Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niki, a to jest odcinek na moim kanale z albumu Euro 2012, z albumu z naklejkami. No i chcę wam pokazać wszystkie moje naklejki, które nazbierałem z właśnie tego Euro, naklejki piłkarzy, ale i nie tylko. No chcę zrobić taki powrót do przeszłości, bo to było w Polsce, więc fajnie było mieć pamiątkę, taki album. Można było zbierać te naklejki piłkarzy i zobaczmy. Tu pierwsza strona, tam w różnych językach napisane. Tu nie mam żadnych naklejek, no bo nie mam wszystkich oczywiście. Następna strona, to już się zaczynają stadiony. To też nie mam, no to było, kupowałem w takich saszetkach, więc to nie wiedziałem co trafię. Tu mamy tam część jakiegoś stadionu. I tutaj też. To jest stadion olimpijski, a tu mamy stadion Metalista Charków. Chyba tak mi się wydaje. To pominmy, tam jakieś różne naklejki. Tutaj kalendarz. I tu już mam reprezentację Polski. Tutaj mamy listę piłkarzy polskich, napastników, pomocników, obrońców, bramkarzy, przepraszam. I tutaj mamy... O, tak zrobię. Tutaj mamy naklejkę Wojciecha Szczęsnego, czyli bramkarza. Tutaj jest Łukasz Piszczek. To jest Grzegorz Wojtkowiak, jak kiedy jeszcze wtedy grał w reprezentacji w Lechu Poznań. Tutaj mamy Kubę Błaszczykowskiego. Uwaga, przekładam stronę. Jeszcze może jakąś naklejkę mam. Tak, tutaj mam naklejki Adama Matuszczyka, Roberta Lewandowskiego jeszcze z Borussii Dortmund, Pawła Broszka z Celticu i Obraniaka z Bordeaux. I tu jeszcze taka specjalna karta Jakuba Błaszczykowskiego. Tutaj na następnej stronie mamy już reprezentację Grecji. Tutaj mam kawałek zdjęcia grupowego. I mam jakiś Greków? Tak, mam kilku Greków. Tutaj jest... Sokratis Papastopoulos, czyli to jeszcze Werder Bremen, ale teraz już Borussia Dortmund. Tutaj mam Aleksandrosa Tsolisa, nie wiem jak to się czyta, przepraszam. I tu mamy Georgios Karagounis, który wtedy nie trafił tego karnego w spotkaniu z Polską. I tu mamy chyba najlepszego Greka, Georgios Samaras. Nie wiem gdzie on teraz gra, bo gdzieś zaginął. Nie wiem, grał w Celticu, ale teraz nie wiem, czy gra tam dalej. Tu mamy Rosję. No tutaj dużo naklejek z Rosji nie mam. Tutaj nic, pusto. Może na następnej stronie. Tak, tutaj mam kilku. No, nawet nie kilku, może troszeczkę więcej. Tu mamy Dinier Biljetinów. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta. Alan Jagojew, który strzelił dla Polski bramkę. Paweł Pogrebniak, Roman Pawliuczenko, Aleksander Kierzaków i Andrzej Arszawin, który już chyba grał gdzieś w Rosji, no ale kiedyś to był bardzo dobry piłkarz. Tu mamy już Czechów, tu teraz nie widzicie, ale miałam tu żadnej naklejki. O! I tutaj mamy już dużo Czechów. Petr Czech, Roman Hubnik, Daniel Pudil, Tomasz Siwok, Tomasz Hubszman. O, tak wam pokażę. Peter Jiraczek, który strzelił nam bramkę w ostatnim meczu. Jarosław Plasil, Tomasz Rosicki, nieważne. Dawid Lafata i Tomasz Peckhardt. To mam naprawdę dużo Czechów, nazbierałem. O, zobaczmy i teraz Holandia. Tu mam kawałek zdjęcia grupowego. Tutaj mam Grzegorza Vanderwille. I tu mam jeszcze dobrego piłkarza Arjena Robena i Klasa Jana Huntelara. Na następnej stronie mamy już Danię, ale nie mam żadnej naklejki, więc przejdźmy. O, tutaj. I też mam dużo Duńczyków. Simon Kier lub Kjaer. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta, przepraszam. Tutaj mamy Nikolaj Boylesen, Lars Jakobsen. To jest piłkarz. Martin Jorgensen, Silberbauer, Poulsen, Cimling, Romedal i Benzner. No, Lord Benzner ma jego naklejkę.
przejdźmy dalej. Będę to robić troszkę szybciej, żeby materiał nie był za długi. To Niemcy. Tutaj mam taką naklejkę, kawałek zdjęcia grupowego. O, tutaj. Tu mamy Team Wiese, czyli były bramkarz, który się przerzucił na wrestling. Sami Kedira. I tu już nikt. Portugalia. Czyli o, tutaj mamy zdjęcie, kawałek zdjęcia grupowego. O, i tu mam bardzo dużo Portugalczyków. Rui Patricio, bramkarz. Pepe. Fabio Quintrao. Przesunę troszkę. Raul Meirelles, Carlos Martins, João Rufino, Miguel Veloso, Nani, Rysiek Quaresma. Tu najlepsza moja naklejka, czyli Cristiano Ronaldo. To jest Helder Postiga, Hugo Almeida i Silvestre Varela. Przejdźmy dalej. Tu mamy chyba najlepszą reprezentację wtedy, która wygrała Euro, czyli Hiszpanię. Iker Casillas, Jordi Alba, Xabi Alonso i Cesc Fabregas. Tu jeszcze mamy Iniesta, Mate, Silva i Llorente. Czy tam Llorente. Tu mamy reprezentację Włoch, czyli Domenico Crisciuto, De Rossi, Pirlo, Giovinco, Balotelli, Pazzini i Di Natale. Tutaj zrobimy to sobie szybciej. Przynajmniej Irlandii. Tutaj dużo też mam naklejek. Tutaj reprezentacja Chorwacji. Tu trochę jest zdjęcia grupowego. Tutaj nadal Chorwacja. Tutaj mamy Lukę Modricia, który jest warty uwagi. A więcej to tak nie za bardzo. Tutaj Ukraina. Kilku zawodników. Tutaj Szwecja. To wydaje się, że nie będę miał za dużo. No ale kilku mam. Bramkarz. Skupił piłkarzy. Tutaj nikogo dobrego nie mam. Ale uwaga. Zlatan Ibrahimowicz. No, czyli napastnik. Tutaj jeszcze AC Milan, a teraz już PSG. Tutaj reprezentacja Francji, Abidal, Mexes, Sania i Diarra. No, teraz mało piłkarzy gra z tych właśnie, bo już nie przypominam sobie, że Mexes i Sania tylko grają. A tu mamy jeszcze Samuel Nasri, Benzema, Gameiro i Giroud. Tutaj już kończymy. Anglia, jeszcze szybko. Rio Ferdinand, to jest Barry, Scott Parker, to chyba wszyscy. Tak, i tu mamy jeszcze takie naklejki, kiedy kto wygrał. 72, 1988 Holandia wygrała 2-0 z dawną Rosją. Tu mamy Danię, czyli sensacyjnego zwycięzcę. W 2000 roku Francja i w 2008 Hiszpania i teraz w 2012, tutaj mam nawet zapisane, Hiszpania wygrała 4-0 z Włochami. No i to koniec mojego albumu całego, tyle mam naklejek, to chciałem wam pokazać. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, o tak, zasubskrybujcie, no i napiszcie, co wam się nie podobało i to poprawię. Cześć!